Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Magdalena Perzyńska, z zawodu jestem pedagogiem, socjoterapeutą, arteterapeutą, obecnie w trakcie kursu psychoterapii systemowej. Po takim długim przedstawieniu opowiem Państwu, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Dzisiaj będę opowiadała Państwu o arteterapii w przedszkolu. Zanim jednak rozpocznę, to mam parę takich technicznych próśb czy uwag. Dookoła mnie jest mnóstwo osób, które dba o to, żeby wszystko działało i wszystko było tak, jak należy. Natomiast jeżeli cokolwiek byłoby nie tak, to proszę piszcie, dawajcie znać, ale też w trakcie mam ogromną prośbę, aby komentować, aby wysyłać serduszka, lajki, uśmieszki. To jest dla nas zawsze informacja, że wszystko działa i że wszystko jest w porządku. Tak więc ogromnie o to proszę i serdecznie zapraszam. Widzę, że jest Państwa coraz więcej, bardzo mnie cieszy. To zaczynamy. Zanim opowiem Państwu, zanim przejdę do naszego głównego tematu, to jeszcze bardzo ważna sprawa. Za tydzień, czyli już 8 lutego, serdecznie Państwa zapraszam na kolejny nasz webinar. Znana wszystkim już Joanna Krysiak opowie Państwu o integracji sensorycznej, ale tym razem o faktach, mitach i wskazówkach. Nie zapomnijcie, już zaznaczcie sobie w kalendarzu i za tydzień serdecznie Was zapraszamy. Bardzo często pytają Państwo nas o to, czy po naszych webinarach można nabyć zaświadczenie i otrzymać dodatkowe materiały. Tak, to wszystko jest możliwe. Można je zakupić na naszej stronie www.famiga.pl w zakładce zaświadczenia. Proszę, pamiętajcie, że wysyłka jest do 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty. Materiały bardzo często są wysyłane w postaci linków, tak więc pobierajcie je i korzystajcie z nich. Można też bez ograniczeń oglądać w dalszym ciągu nasze webinary, te, które się już odbyły. Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę je oglądnąć 1, 2, 3, 4 razy, to wszystko jest możliwe, one są dostępne. Zachęcamy do czerpania z nich tyle, ile tylko potrzebujecie. Też ważne, pamiętajcie o tym, że czasami jest tak, że nasze zaświadczenia lądują w folderze spam i tam, zanim się odezwiecie do nas, że coś do Was nie dotarło, to ogromnie proszę, żeby sprawdzić, czy tam w tym folderze nie ma. Tak więc zaczynam. Plan mojego webinaru jest następujący. Najpierw opowiem Państwu o tym, czym jest arteterapia. Czym jest arteterapia w kontekście używania jej w przedszkolu? Ponieważ jestem przekonana, że to jest takie ważne, aby Państwo po dzisiejszym naszym spotkaniu umieli trochę rozróżnić i używać arteterapii w różnym wieku, natomiast dzisiaj w wieku przedszkolnym. Potem pokażę konkretne zajęcia. Mam nadzieję, że spodobają się Państwu moje materiały, w których będą zdjęcia i konkretne informacje, jak przeprowadzić zajęcia. I ostatnie to jest pytania i odpowiedzi. I do tego już zachęcam w tej chwili. Jeżeli w trakcie webinaru pojawią się Państwu jakieś pytania, proszę opisujcie je, piszcie. Pod koniec będzie taki moment, że będę mogła do nich zerknąć i odpowiedzieć przynajmniej na część pytań. Czym jest arteterapia? Arteterapia pozwala człowiekowi wyjaśnić i poznać samego siebie i w konsekwencji uzyskać utraconą równowagę psychiczną i moralną. Jak rozumieć tą definicję w kontekście przedszkolaków? W kontekście przedszkolaków oznacza to, że arteterapia ma wiele barw, że jest różna i bardzo kreatywna. Natomiast to, o czym my musimy pamiętać, to, że arteterapia jest takim świadomym działaniem, bo każdy z nas potrafi przeprowadzić zajęcia arteterapeutyczne. Nawet jestem w stanie założyć w tej chwili, że za chwilę pokażę zajęcia, a Państwo po drugiej stronie będą mówić: ojej, ja to już kiedyś robiłam, tylko nie wiedziałam, że to się nazywa arteterapia.
arteterapia. Natomiast arteterapia jest wtedy, gdy jest naszym świadomym działaniem. I o tym musimy pamiętać, że arteterapia jest procesem terapeutycznym i żeby ją stosować, to należy mieć konkretny cel. Spotkają się Państwo z różnym spostrzeganiem arteterapii. Czasami jest to twórcza terapia, czasami jest to arte, czasami jest to terapia przez sztukę, a czasami po prostu terapia przez twórczość. Wszystkie te określenia są w porządku, natomiast ja bym chciała, żeby Państwo mieli taką świadomość, że arteterapia jest różnie nazywana. Ważne, żeby prowadzący wiedział, do czego dąży i po co tą arteterapię stosuje ze swoją grupą. Arteterapia a plastyka. To jest taki bardzo ważny temat i chciałabym trochę wytłumaczyć, dlaczego połączyłam te dwa słowa. Ponieważ plastyka to są wszelkie zajęcia, w których bardzo często występują określone konwenanse. Czyli dzieci uczą się, że coś powinno tak wyglądać albo że należy tego tak użyć. Mówię tutaj o formie lub środkach plastycznych. Natomiast arteterapia nie wymaga określonej formy. Wszystko może być arteterapią. Dzieci często słyszą, że coś narysowały nieprawidłowo, że słoneczko nie powinno wyglądać tak, tylko inaczej. W arteterapii jesteśmy uczestnikami procesu, ale przede wszystkim towarzyszymy dzieciom. Ja bardzo mocno zachęcam, mimo że będę dzisiaj bardzo dużo mówiła, to jednak zachęcam, żeby myśleć o tym, że arteterapeuta to jest taka osoba, która towarzyszy, mniej mówi, jest blisko dzieci, ale wspiera, a nie instruuje. Dlatego tak ważne jest, żeby mieć świadomość tego, że plastyka to nie jest arteterapia. To są dwie różne dziedziny i pamiętajmy o tym, używając arteterapii. Pan Wiesław Karolek uważa, że arteterapia to wydobywanie z pacjentów sił i energii, które pomagają im we własnym rozwoju. To poszukiwanie motywacji dla procesu twórczego. W jaki sposób to przełożyć na takie zwykłe, codzienne życie przedszkolne? Ważne jest, żeby Państwo pamiętali, że arteterapia w przedszkolu, szczególnie dla małych dzieci, to jest budowanie poczucia własnej sprawczości. Trochę jest tak, że mają Państwo szansę dać dzieciom taki piękny plecak, taki plecak z doświadczeniem, że rysowanie, że tworzenie jest czymś takim, co sprawia przyjemność, że jest taką formą przekazu, która pozwala mi na omówienie swoich emocji. I bardzo zachęcam, żeby tak myśleć o arteterapii w przedszkolu. To jest taki moment, w którym dzieci mogą nauczyć się wyrażać emocje poprzez przeróżne środki artystyczne. Sztuka, jak żaden inny środek wychowawczy, może towarzyszyć człowiekowi przez całe życie, będąc źródłem nowych doświadczeń, bogatych przeżyć, wciąż odnawialnej wiedzy o świecie i o sobie samym. Arteterapia w przedszkolu ma dać dzieciom takie poczucie, że mogą tworzyć różne rzeczy, ale też mogą poznać siebie i świat otaczający. Dzieci mogą czerpać przyjemność z tworzenia i to jest taka myśl, która powinna nam towarzyszyć, nam prowadzącym, podczas prowadzenia zajęć. Swoboda w arteterapii jest niezwykle ważna. Co to znaczy? Trochę o tym już powiedziałam, że osoba arteterapeuty to jest taka osoba, która towarzyszy. To jest taka osoba, która bardzo mało instruuje, która jest obok dzieci. Jeżeli nie będziemy narzucać dzieciom, w jaki sposób mają trzymać pędzelek, w jaki sposób mają trzymać kredkę, to się okaże, że dzieci są w stanie skupić się tylko na twórczości.
Ja wiem, że to jest bardzo ważne, żeby dzieci korzystały z tych wszystkich narzędzi prawidłowo, natomiast w arteterapii, podczas zajęć arteterapeutycznych, zachęcam, żeby myśleć tylko o tym, że to ma być wyrażanie dzieci, że to ma być twórczość i że to ma być coś, co jest dla dzieci ogromną przyjemnością. Ja też bardzo mocno zachęcam Państwa, żeby być uczestnikiem, żeby razem z dziećmi bawić się arteterapią, żeby ona była czymś przyjemnym również dla prowadzącego. Przyznam szczerze, że ja też podczas zajęć, czy przed w ogóle zapoznaniem się z grupą, w której mam prowadzić zajęcia arteterapeutyczne, nie używam określenia arteterapia. Dlaczego? To jest mój sposób i mogą Państwo to przyjąć albo odrzucić, obie rzeczy będą w porządku. Zdarzało mi się, że to słowo wywoływało w dzieciach jakąś taką blokadę, że nie wiadomo, co to się będzie działo na zajęciach. Dlatego słowo samo w sobie, czyli słowo arteterapia, wprowadzam z czasem, gdy dzieci już trochę poprzebywają ze mną, gdy są już oswojone. Tak więc zrobią Państwo, jak będą uważać. Natomiast jestem też ciekawa, co myślicie o tym. Więc jeżeli tylko ktoś ma ochotę się wypowiedzieć, może napisać, a dzięki temu będę wiedziała, jakie jest Państwa zdanie. Zaczynamy zajęcia. Dzieci muszą się oswoić z materiałami. Co to znaczy? To oznacza, że dajemy dzieciom kredki i kartkę i pozwalamy im narysować, co chcą i zrobić z tą kartką, co chcą. Jeżeli mamy dzieci, z którymi już pracujemy, jeżeli to jest nasza grupa przedszkolna, to już znamy dzieci, to już wiemy, w jaki sposób dzieci mogą zareagować. Ale jeżeli jest to grupa, do której pierwszy raz wchodzimy, albo jesteśmy wydelegowani do zajęć arteterapeutycznych do obcej grupy, to ja zachęcam do tego, żeby zacząć od samego początku. Od kartki, kredki i hasła można zrobić z tą kartką wszystko, co chcesz. Możesz narysować na niej, co chcesz. Jeżeli potrzebujemy, to możemy dodać tylko dzieciom, że ważne jest dla nas, żeby użyły całą kartkę. Albo dać takie zadanie. Twoim zadaniem jest zrobić z tą kartką, co chcesz i pamiętaj o tym, że cała kartka ma być wypełniona. Wtedy dzieci już wiedzą dokładnie, co mają zrobić. Dobrze jest zabrać strach przed nieudaną, brzydką pracą. Pamiętajmy, że dzieci szczególnie te najmłodsze, boją się oceny tego, że coś może być brzydkie, coś może być nieudane. My nie komentujemy. Nam przyświeca taka idea, że wszystko jest piękne, bo stworzone przez Ciebie. I do takiego hasła też bardzo mocno zachęcam. Pamiętając o tym, że w arteterapii nie liczy się cel. Tylko droga dochodzenia do tego celu. Za chwilę Państwu pokażę, że prace mogą być chwilowe, że możemy coś stworzyć i to wcale nie musi być trwałe. Dlatego tak ważne jest, żeby pokazać dzieciom, że cel arteterapii to ta droga. To ta droga, a nie sam efekt. Tutaj dopisałam jeszcze poznajmy uczestników, ale to też wszystko zależy od tego, w jakiej grupie Państwo pracują, bo jeżeli to jest grupa Państwa i doskonale ją znacie, to ten etap mamy za sobą. Ale jeżeli jest obca, to proszę pamiętajcie, że nie można prowadzić żadnych zajęć z grupą terapeutycznych, arteterapeutycznych, jakichkolwiek, dopóki dzieci nie poznamy. Tutaj bardzo mocno zachęcam do tego, żeby zrobić zajęcia integracyjne, zajęcia z takim naciskiem na poczucie bezpieczeństwa. Zresztą też zachęcam Państwa do tego, bo ostatnio też prowadziłam taki webinar o zajęciach integracyjnych. Tam też mają Państwo mnóstwo podpowiedzi, jak można zbudować poczucie zaufania i poczucie bezpieczeństwa. Zachęcam, można się odwołać do poprzednich.
webinarów. Jak skonstruować projekt? Nazwałam to projekt, ponieważ jestem przekonana, że arteterapia nie powinna być jednorazowymi zajęciami. To jest tak, że jeżeli podejmujemy decyzję o tym, że zaczynamy wprowadzać arteterapię, to musi być to decyzja przemyślana i decyzja, która ma takie swoje konsekwencje w systematyczności. Czyli decyduję się, że będę prowadziła zajęcia, decyduję się jak często, należy wytworzyć najpierw nastrój i przybliżenie i pewnie ja będę o tym mówiła bardzo często, bo bez tego nastroju i przybliżenia nie uda nam się uczynić dalszych kroków. Kolejny etap to jest znalezienie terenu. Co to oznacza? Jeżeli możemy zajęcia arteterapeutyczne przeprowadzać gdzieś indziej, nie w naszej sali, to do tego zachęcam. Jeżeli, dlaczego? Ponieważ może to być sala, w której możemy coś przygotować wcześniej. To pozwala nam na takie odpowiednie przygotowanie, na nie tracenie czasu przed zajęciami, ale też zwyczajnie na dobrą organizację. Jeżeli zajęcia odbywają się w naszej grupie przedszkolnej, to też jest to w porządku. Natomiast ważne jest, żeby się odpowiednio zorganizować, tak żeby samo przygotowanie zajęć nie zabrało nam takiego dobrego zapału, ale o tym też będę mówiła. Wybór tematu. Jaki ma być temat, to Państwo będą wiedzieć najlepiej, co trzeba przegadać z dziećmi w formie arteterapii i to wiemy wtedy, gdy poznamy dzieci. Planowanie i organizacja pracy. Planujemy i organizujemy tak, żeby było przestronnie, wygodnie, i z taką myślą zadbania o siebie. Co to znaczy? To oznacza, że przygotowując się do zajęć, my też musimy mieć takie poczucie, że wszystko mamy, że o wszystko zadbaliśmy, bo to daje nam poczucie bezpieczeństwa. A prowadzący z poczuciem bezpieczeństwa to jest taki prowadzący, który jest autentyczny i dzieci też to czują. O tym też będę jeszcze opowiadać. Wykonywanie projektu w praktyce, czyli po prostu działamy. I ostatnia rzecz to jest uroczyste zakończenie. Ja zachęcam do tego, żeby albo po pojedynczych zajęciach, albo po jakimś cyklu zajęć robić taką trochę wystawę. Nie zawsze to się udaje, ponieważ czasami jest tak, że wytwory działań arteterapeutycznych są chwilowe, ale to wówczas zachęcam do tego, żeby robić zdjęcia w trakcie. To jest taka bardzo dobra forma do tego, żeby pokazać to albo rodzicom, opiekunom, osobom ważnym dla dzieci. Zachęcam do tego, żeby to trochę dokumentować. Zaczynamy zabawę. O czym warto pamiętać? Arteterapia jest dla każdego. Dla każdego, czyli dla młodszych, starszych i najstarszych. Natomiast dzisiaj będziemy mówić przede wszystkim o dzieciach młodszych, czyli o przedszkolakach. Każde spotkanie powinno mieć podobną, zbliżoną strukturę. Co to znaczy? To znaczy, że zaczynamy od tej samej zabawy i w całym cyklu naszych zajęć może być to cały czas dokładnie identyczna zabawa. To daje dzieciom poczucie przewidywalności, poczucie bezpieczeństwa. Nawet gdy bardzo mocno się staramy i wydaje nam się, że ważne jest to, żeby wymyślić jakąś kolejną, super ekstra fajną zabawę, to ja Państwa trochę zahamuję, ponieważ jeżeli dzieci zawsze mają na początku to samo, to jest to dla nich bezpieczne i dokładnie w arteterapii. Zresztą jestem przekonana, że mieli Państwo mnóstwo takich sytuacji, w których ta powtarzalność jest taką metodą sprawdzoną. Temat zajęć opieramy o potrzeby dzieci. Poznajemy najpierw dzieci, a potem realizujemy temat. Ćwiczenia należy dobierać tak, by podczas spotkania dziecko mogło wyrazić swoje potrzeby i emocje. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli mówimy o złości,
i skupiamy się nad tym, żeby dzieci podczas zajęć arteterapeutycznych odkryły w sobie trochę złość, to musimy mieć też przestrzeń na to, żeby dzieci opowiedziały o tym. Bo jeżeli tylko stworzą złość, a nie będą mogły o tym opowiedzieć, wówczas cały taki proces arteterapeutyczny jest zablokowany, zatrzymany. Dlatego zachęcam do tego, żeby pamiętać o tym, że po zajęciach warto dać dzieciom głos i dać im taką możliwość, żeby opowiedziały o tym, co jest na ich pracach. Działania artystyczne powinny być tak zaplanowane, by nie zrażać do ich wykonywania tych, którzy negatywnie oceniają swoje zdolności. Nie komentujemy, nie krytykujemy. Jeżeli chwalimy, to chwalimy proces i pomysłowość dziecka. Do tego bardzo zachęcam i proszę, pamiętajcie o tym. Na dobry początek. Na dobry początek kartki i farby. Kartka, farby, pędzelki przeróżnej wielkości, grubości, tak aby dzieci mogły wypróbować, czym jest malowanie różną formą, różną wielkością i nie komentujemy. Stoimy obok i patrzymy, co się dzieje. Jeżeli dzieci mieszają kolory, to też w porządku. Ja bardzo zachęcam, żeby tutaj przygotować sobie talerzyki, na których dzieci czy odpowiednie palety do farb, ale nie zawsze wiem, że dysponują arteterapeuci takimi elementami, więc tutaj zwykły talerzyk jest też w porządku. Czyli na talerzyku dajemy dzieciom różne kolory farb. Jeżeli w pewnym momencie nasza kartka przestanie istnieć, a zacznie istnieć talerzyk i się okaże, że na tym talerzyku łączenie kolorów jest ciekawsze niż na kartce, to też w porządku. Patrzymy na to, co się dzieje. Kartki, kredki, plastelina, mazaki. To są takie, myślę, że podstawowe rzeczy, które, do których mamy dostęp. Zachęcam, żeby zacząć od tych podstawowych elementów. Dlaczego? Bo one też oswajają dzieci. Jeżeli nagle przyniesiemy coś, z czym dzieci nigdy nie miały do czynienia, wówczas mogą się zrazić, przestraszyć, stworzyć jakiś taki niepotrzebny dystans. Dlatego w zajęciach arteterapeutycznych zaczynamy od samego początku, od ABC, od kredek, farb, plasteliny i mazaków. Dobra organizacja oznacza mało sprzątania. Czemu zaznaczyłam ten slajd? Ponieważ chciałabym trochę zadbać o Państwa. Co to znaczy? Jak pomyślę sobie o tym, że przygotowywanie zajęć zajmuje godzinę, same zajęcia powinny trwać na początku 20-30 minut, potem stopniowo wydłużamy. Chyba że jest potrzeba inna uczestników, no to oczywiście będą Państwo wiedzieli najlepiej. Jednak jeżeli sprzątanie po tej zabawie ma trwać kolejną godzinę albo dwie, to ja się trochę boję, że można się zrazić do wszelkich działań twórczych. Dlatego zachęcam do tego, żeby używać folii, starych kartonów, wszystkiego, co może zabezpieczyć, wszystkiego, co może sprawić, że tego sprzątania będzie mniej. Wydaje mi się to niezwykle ważne, żeby o tym powiedzieć, aby Państwo zadbali o swój zapał, o to, żeby nie stracić go tam, gdzie nie trzeba go w ogóle tracić. Rodzaje inspiracji i pomysły. Ekspresja ruchowo-mimiczna. Co to znaczy? To oznacza, że arteterapia ma różne formy. Ruchowo-mimiczna to jest wszelkiego rodzaju skakanie, gestykulowanie, spontaniczne podskoki, ale wszystko odbywa się bez słów. Tutaj używam min. Tutaj robimy przeróżne rzeczy ze swoją twarzą, wyginając ją w różny sposób i dzieci można zachęcać do tego, żeby odzwierciedlać, żeby powtarzały albo żeby wypełniały zupełnie coś innego. Ja bardzo lubię taką zabawę, podaj radość.
Czyli dzieci stoją w kółeczku i ja mówię, że teraz będziemy podawać do siebie radość. Czyli ja się uśmiecham do jednego dziecka, kolejne dziecko pokazuje swoją radość kolejnemu dziecku. To są takie zabawy, które są bez słów, natomiast dużo więcej nam pokazują. Zachęcam też do tego, żeby używać muzyki. Jeżeli jest muzyka, to dzieciaki, ich ekspresja jest zupełnie, ma inny wymiar. Ekspresja ruchowo-muzyczna jest wtedy czymś, co pokazuje taką dużą autentyczność dzieci. Ekspresja słowno-muzyczna, czyli śpiewanie, czyli wydawanie dźwięków przeróżnych z siebie. Ja bardzo lubię taką zabawę pod tytułem dyrygent, czyli dzielę dzieci na trzy grupy. Jedna grupa ma powtarzać w kółko sylabę bla bla bla, druga mu mu mu, a trzecia na przykład BBB. Moja rola jest taka, aby pokazywać tym trzem grupom, kiedy mogą wypowiedzieć tą sylabę. Jeżeli mają powiedzieć cichutko, to pokazuję w ten sposób. Jeżeli głośno, to pokazuję, że to ma być takie bardzo, bardzo, bardzo głośne. To też są zajęcia arteterapeutyczne. To są zajęcia, które pozwalają dzieciom na wyrażanie różnych emocji. To są takie zajęcia, podczas których dzieci mogą usłyszeć swój głos, ale też głosy innych uczestników. Zresztą jestem przekonana, że Państwo takie rzeczy robią w przedszkolu i jeżeli tak jest, to piszcie o tym. Potem dokładnie to wszystko przeczytam. Ekspresja muzyczna. Muzyka jest czymś fantastycznym w arteterapii. Ja bardzo często jej używam podczas zajęć wszelkich. Ona pozwala też dzieciom na zadbanie o ciszę, która nie zawsze jest dla dzieci łatwa. Bo jeżeli jest muzyka, to nie trzeba tak naprawdę nic już mówić. Wtedy można się skupić na swojej pracy. Ekspresja plastyczna i ekspresja zabawowa, czyli wszelkiego rodzaju ruchy, gesty, wszystko to, co pozwala dzieciom na pokazanie siebie. Sprawdźcie, jak to działa. Potrzebne materiały, farby, kartki, pędzle. To, co już mówiłam. Tak wyglądają przykładowe prace zapełnione przez uczestników. Mogą one być takie, mogą być zupełnie inne, zresztą będą na pewno zupełnie inne, bo w każdej grupie powstanie coś zupełnie innego. Emocje i ukazywanie ich na papierze. Potrzebne materiały, czytanie bajek. Ja do tego bardzo, bardzo zachęcam. Do arteterapii i używania w niej bajek. W jaki sposób to czynimy? Czytamy dzieciom bajkę, na przykład o emocji, która jest złością. I potem prosimy dzieci, żeby narysowały wszystko to, co usłyszały. Wszystko to, co poczuły. To są dwa zupełnie inne komunikaty. Jeżeli zachęcimy dzieci do tego, żeby narysowały to, co usłyszały, to narysują wszystko to, co było w opowiadaniu. Oczywiście nie wprost, nie odwzorowują, nie będzie tam kształtów. To się dzieje już po tym etapie pierwszym, gdy dzieci już są oswojone z malowaniem, mazaniem po kartce, gdy już wiedzą, że zrobienie plamy jest w porządku. Potem, gdy dzieci wiedzą, że plama może wyrażać złość, może wyrażać radość i gdy potrafią trochę z symbolami pracować. Natomiast jeżeli powiemy dzieciom, żeby narysowały to, co czuły podczas słuchania bajki, wówczas też uruchomimy zupełnie inne pokłady. I o tym bardzo proszę pamiętajcie, że arteterapia jest taką umiejętnością, uczeniem umiejętności wyrażania emocji. Używamy do tego papieru, chociaż ja dodałam tutaj trzy kropki, bo wcale nie trzeba się ograniczać, to nie musi być papier. To może być karton, to może być folia, to mogą być wszystkie te powierzchnie, na których można coś stworzyć.
Stwórz zwierzę marzeń. Potrzebne materiały: waciki, farba, woda, patyczki kreatywne. W arteterapii u dzieci młodszych trudno mówić o przenośniach. Ja bardzo często ze starszymi dziećmi robię taką zabawę, że dzieci muszą odrysować swoje ręce i na tych rękach dorysować to, dokąd zmierzają. I to wszystko się dzieje na poziomie przenośni i na takim trochę na takiej trochę podświadomości. U dzieci najmłodszych trudno mówić o przenośniach, ale stworzenie na przykład zwierzęcia marzeń i potem zapytanie się dzieci, jakie cechy ma to zwierzę, co to zwierzę może robić, nawet może nie cechy, tylko co to zwierzę może robić, pozwala dzieciom na otwarcie być może zamkniętych drzwi. Czyli pozwala na odkrycie w sobie przeróżnych rzeczy, które się pojawiają na papierze w formie zwierzęcia. Też można zrobić takie zwierzę, którym chcemy być. Jakbyśmy byli zwierzęciem, to jakie moce by to zwierzę miało. Dzieci mają w sobie mnóstwo kreatywności, mnóstwo pomysłów i one naprawdę stworzą cuda. Namalujmy świat. Potrzebne materiały: karton, farba, woda, patyczki kolorowe. Karton po to, żeby rysować, po to, żeby malować. Mogą być to określone kształty. Może być to gotowa lokomotywa, którą dzieci pokolorują i będzie ona pod takim hasłem, dokąd chcesz jechać, dokąd, jak wygląda lokomotywa, do której chciałbyś wsiąść. Natomiast nie muszą być to określone kształty. Natomiast bardzo się sprawdzają kartony duże, małe i ja do tego zachęcam, żeby trochę praktykować zbieractwo takich rzeczy, bo to pozwala nam potem na jeszcze większą pomysłowość i kreatywność. Wszystkie rzeczy można użyć, wszystkie rzeczy mogą być potrzebne w procesie arteterapeutycznym, ale to ludzie w przedszkolu na pewno wiedzą, pracujący w przedszkolu. Wszystkie narzędzia plastyczne mogą być pomocne. Lakier to paznokci też. Tutaj były takie zajęcia pod tytułem wybierz sobie zwierzę i daj mu takie kolory, które będą kolorami mocy. I te zajęcia odbyły się za pomocą lakieru do paznokci. To akurat było w trochę starszej grupie. Natomiast postanowiłam Państwu pokazać ten element zajęć, ponieważ żeby podkreślić i trochę udowodnić, że wszystkie materiały mogą być w porządku. Namalujmy świat, co w świecie jest piękne. Potrzebne materiały. Ramka zrobiona przez dzieci. Jeżeli mamy zupełnie malutkie dzieci i mamy takie poczucie, albo podjęliśmy taką próbę i zrobienie ramki, która może być wydzieranką, która może być kawałkiem dziury po prostu w kartce, ale jeżeli się okaże, że to się nam nie uda, to ja zachęcam do tego, żeby przygotować dzieciom takie ramki i pójść z nimi na spacer. Dzieci mogą ozdobić te ramki wcześniej, też dowolnymi technikami, ale o co chodzi w tym spacerze? Jak już mamy tą ramkę, idziemy na spacer i prosimy dzieci, żeby włożyły do swojej ramki to, co im się podoba, to, co jest dla nich ważne. Proszę mi uwierzyć, zaskakujące jest to, co dzieci potrafią uznać za ważne, za ciekawe i interesujące. Oczywiście można to też zrobić w ogrodzie przy przedszkolu, nie trzeba iść na długi spacer. Chodzi o to, żeby stworzyć taką przestrzeń dzieciom do tego, żeby mogły swobodnie poszukać czegoś, co im się podoba, czegoś, co przemawia do nich, co jest dla nich po prostu piękne. Jestem twórcą. To jest takie ćwiczenie arteterapeutyczne, które ja bardzo lubię, czyli jestem twórcą i mam siłę i sprawczość do tego, żeby coś zmienić, żeby coś stworzyć. Tutaj nie używałam
Nie używałam żadnych pędzli, natomiast patyczki, farba, szablon drzewa. To też nie musi być szablon drzewa. To może być szablon zwierzęcia, to może być szablon rośliny. Wszystko to, co uznamy, że będzie dobre dla naszych dzieci. Dzieci dostały szablon i miały go wypełnić w taki sposób, jakby były twórcą i mogły wybierać kolor drzewom. Powstały cuda, które potem ozdobiły salę, natomiast istotne jest to, że każde z dzieci może wtedy poczuć, że jest twórcą, że ma taką siłę i sprawczość i moc, żeby stworzyć drzewo w takim kolorze, w którym chce. Układanie, rzeźba, pomnik, obraz. Czyli taka ekspresja twórcza, ale połączona też z ruchem. Potrzebne materiały tutaj zostały użyte: kasztany, żołędzie, patyczki, przestrzeń i muzyka. To nie muszą być kasztany, to nie muszą być żołędzie, to mogą być kamyki, to mogą być klocki, to może być wszystko to, co Państwo mają w zasięgu ręki. I proszę pamiętać o tym, że to, co może być potrzebne, mamy naprawdę blisko i nie musimy szukać tego za daleko. Teraz spróbuję Państwu pokazać filmik. Mam nadzieję, że mi się to uda. Dajcie mi koniecznie znać, czy widzicie. To jest kasztanowa sztuka. Na czym ta zabawa polegała? Dzieci mogły najpierw pomalować kasztany, potem odłożyć je do miski. To nie musi być duża miska, to może być mała miska, ale potem dostały drugą możliwość. Potem dostały możliwość stworzenia kolorowych kasztanów i pracy, która pozwala na takie też sprawczość i tworzenie innych kolorów. Zobaczcie, jak to wyglądało. Czyli kasztanowa sztuka. Można użyć ruchu, można stworzyć to, co dzieciom przyjdzie na myśl i poruszać tymi kasztanami w dowolny sposób i powstała taka twórczość. To wszystko jest takim działaniem arteterapeutycznym pozwalającym dzieciom na wyrażanie siebie. Ale ja też robiłam to ćwiczenie, gdy prosiłam dzieci, żeby pokazały mi, jak wygląda złość. Taka złość, wielka ich złość. Wówczas kasztany fruwały po sali i jeżeli zdecydujemy się na coś takiego, to pamiętajcie o tym, żeby przygotować tylko teren. Tak więc tak wyglądała kasztanowa sztuka. Malowanie na folii. Malowanie na folii, ja bardzo lubię ten materiał, ponieważ on daje taką dodatkową inspirację i dzieciaki uwielbiają malować na folii. Tutaj też chciałam Państwu opowiedzieć o takim malowaniu na folii, ale siebie nawzajem. Na czym to polega? Że dzieci stoją, jedno stoi za folią, a drugie teoretycznie maluje po nim, ale tak naprawdę maluje po folii. To też daje dzieciom bardzo, bardzo dużo twórczości, ale też może dać dużo siły, bo jeżeli będzie te zajęcia będą się odbywały pod takim hasłem namaluj coś, co z czym będzie ci ładnie, albo coś, co może być miłe dla tej drugiej osoby, to automatycznie robi się nam też taka praca na wzajemnym dowartościowywaniu się, na wzajemnym okazywaniu, że kogoś lubimy, że ktoś jest dla nas ważny, albo że coś byśmy mu dali. Ja też bardzo często wykonuję te prace związane z folią na zewnątrz, używając wtedy folii, farby i przestrzeni. Natomiast folię łączę za pomocą drzew. Między jednym a drugim drzewem rozkładam folię. To jest łatwe, proste i przyjemne.
I przyznam, że też łatwe w sprzątaniu, co też mam przekonanie, że jest istotne i ważne. Narysuj coś w materiale sypkim. Emocje, co czujesz, co chciałbyś czuć, albo czego ci brakuje, to już jest takie bardzo głębokie dla dzieci. I pamiętajmy o tym, że jeżeli damy dzieciom takie polecenie, żeby narysowały to, czego potrzebują, no też musimy być bardzo uważni na to, co dzieci nam pokażą w mące, w soli czy w makaronie i co to dla nich oznacza. Mąka, kasza, piasek, ziemia to może być wszystko to, co mamy w kuchni, ale też to, co mamy w piaskownicy, też będzie w porządku. Pracuj razem z dziećmi. Mówiłam o tym już wielokrotnie, ale jeszcze raz powiem o tym, bo jest to niezwykle ważne, że jeżeli pracujemy z dziećmi, to jesteśmy autentyczni. To pokazujemy dzieciakom, że my też w ten sposób potrafimy wyrażać uczucia, że my w ogóle mamy w sobie też taką umiejętność. Jestem ciekawa, czy jak tworzą Państwo przeróżne zajęcia, to czy wykonują je z dziećmi. Napiszcie, ja będę wtedy wiedziała, czy to jest dobry pomysł, czy nie. Choć ja to robię i mam takie przekonanie, że to sprawia, że prowadzący jest autentyczny. Twórczy obraz. Potrzebne materiały. Kartki z poprzednich zajęć, ale tutaj muszę dodać, że możemy używać kartek z poprzednich zajęć, czyli tak jak ja to zrobiłam, i kartki, które zostały przepięknie pokolorowane, podzielić na małe trójkąty. Natomiast opowiem Wam o swoim błędzie, do którego nie zachęcam, ponieważ nie zapytałam się dzieci. Użyłam tych prac, które robiliśmy pół roku wcześniej, a szkoda mi było ich jakoś wyrzucać użyłam ich ponownie, tylko w innej formie. Dzieci rozpoznały, że to są ich kartki i długo, długo musiałam przepraszać. Na szczęście w trakcie zajęć okazało się, że użycie tych samych materiałów okazało się bardzo twórcze, pomocne i bardzo ciekawe. Natomiast przestrzegam Was, zanim potniecie coś, co wydaje Wam się, że już jest zapomniane, to zapytajcie dzieci, nie popełniajcie tych błędów, które popełniłam ja. Natomiast powracając do twórczego obrazu. Ja często ten twórczy obraz robię tak, że dzieci mają do dyspozycji przeróżne, niekoniecznie trójkąty, to mogą być przeróżne formy i układamy wspólny obraz. Wspólny obraz może być przyklejany, ale wspólny obraz może być też stworzony i jest on jednym elementem na chwilę. To jest też taka fajna zabawa do tego, żeby zintegrować dzieci, ale też pokazać im, że mogą tworzyć jedną całość, że podczas zajęć arteterapeutycznych wszyscy jesteśmy razem i wszyscy tworzymy coś, co jest dla nas wspólne. Ja też bardzo często twórczo obrazy tworzę pod koniec całego cyklu zajęć, bo wówczas dzieci już są oswojone, znają siebie nawzajem, ale też jest to taki moment, żeby im pokazać, że grupa ma siłę i że grupa jest ważna. To jeżeli pracujemy arteterapeutycznie z grupą, z którą pracujemy na co dzień, to jest też takie, myślę, bardzo, bardzo trafne do tego, żeby wykonać to z dziećmi. Wszystkie materiały są dobre. Dobre są też chrupki kukurydziane. Często jest tak, że dzieci, albo inaczej, doświadczam czasami sytuacji, w których dzieci są uczulone na jakieś farby albo inne materiały plastyczne, takie jak plastelina. I czasami się okazuje, że te
że te spożywcze rzeczy, czyli takie jak na przykład chrupki, mogą stanowić nie tylko idealny materiał, ale też są bezpieczne i dobre dla dzieci. Takie chrupki używamy też przeróżnie. Ja czasami tworzę z dziećmi świat i każdy z nich może podczas zajęć arteterapeutycznych dołożyć coś, co chciałby, żeby było w naszym świecie. Czasami jest tak, że tworzę ludziki mocy, takie ludziki, które mają siłę, jakby wyglądała ich postać mocy, albo taka postać, która by dodawała im siły. To są wszystko instrukcje arteterapeutyczne, które pozwalają dzieciom na takie ukazanie, czego potrzebują, ale też warto czasami pokazać dzieciom, że oni te moce w sobie mają. Tak używam chrupek, wydaje mi się to ciekawym i dobrym materiałem. Postawa arteterapeuty, czyli nasza postawa. Osoba, która przygotowuje się do zajęć, ćwiczy wydawanie instrukcji. Bardzo mocno do tego zachęca. Jeżeli stworzymy już scenariusz, już dokładnie wiemy, co po kolei będzie, to czasami naprawdę warto stanąć przed lustrem i powiedzieć głośno i wyraźnie instrukcję, jaką pragniemy przekazać dzieciom. To jest dobre ćwiczenie na to, żeby usłyszeć, czy komunikat nasz jest jasny, czy jest dobry i czy jest zrozumiały. Arteterapeuta to jest taka osoba, która nie ocenia. O tym już mówiłam i to będę podkreślać do końca naszego spotkania. To jest taka osoba uważna. Uważna, czyli taka, która widzi, co się dzieje w grupie, czyli taka, która potrafi reagować. Ponieważ podczas zajęć arteterapeutycznych czasami jest tak, że uruchomimy w dziecku coś, czego my sami nie byliśmy w stanie zaplanować. I arteterapeuta to jest taka osoba, która reaguje i daje możliwość dziecku do tego, aby opowiedział o tym, co takiego się zadziało. Czasami na forum, a czasami indywidualnie. Nawet jeżeli dziecko ma 3, 4, 5, 6 lat, to jesteśmy uważni na to, co się dzieje podczas zajęć i jesteśmy gotowi na to reagować. Czasami nasze takie wyczucie pedagogiczne mówi nam, że tu i teraz podczas zajęć grupowych nie możemy zapytać o to, co się przed chwilą wydarzyło i co przedstawia ten rysunek, ale indywidualnie możemy o to zapytać. Indywidualnie możemy wykazać się taką troską, która czyni z nas uważnych, nieoceniających, gotowych do reagowania. Sól, mąka, klej, talerze i kartki, czyli malowanie kolorową kredą. W jaki sposób barwimy sól? Wysypujemy troszeczkę soli na talerz i trochę tak pocieramy, rysujemy tą kredą po soli. Bardzo szybko się okazuje, że drobinki kredy łączą się z solą i powstaje zupełnie kolorowa sól. Tą czynność wykonujemy, to czynność farbowania jest taka bardzo prosta i bardzo szybka. U młodszych dzieci może być ona jeszcze za trudna, u trochę starszych myślę, że ona jest bez problemu do wykonania. Jeżeli bierzemy już gotową taką sól, czyli my ją przygotowujemy, to dzieci mogą stworzyć słoik swoich emocji. Dzieci mogą układać sól w taki sposób, w jaki chcą. Jeżeli chcemy porozmawiać z dziećmi o radości, to mogą pokazać, jakby taka radość wyglądała za pomocą barw. Bardzo lubię używać tego materiału, do tego bardzo też zachęcam. Proste, łatwe i przyjemne. Kilka ważnych zasad tworzenia scenariusza. Bądźmy elastyczni. Ja bardzo zachęcam do tego, żeby być odpowiedzialnym za to, co się ma wydarzyć podczas zajęć, czyli tworzymy scenariusze. Ale czasami jest tak,
że my stworzymy piękny scenariusz, a w trakcie wychodzi coś zupełnie innego. To nic nie szkodzi, to jest w porządku. Jeżeli tak jest, to oznacza, że podążamy za procesem grupowym, nawet u najmłodszych dzieci. Natomiast jeżeli oczekujemy, że jakoś to będzie, jakoś spontanicznie może te zajęcia arteterapeutyczne nam wyjdą, to nie. To ja zachęcam do tego, żeby się przygotowywać, żeby mieć konkretny plan, natomiast jeżeli w trakcie go trzeba zmodyfikować, to go modyfikujmy. Scenariusz zawsze jest naszym poczuciem bezpieczeństwa. Jest scenariusz, to wiem, co mam robić. Stopień trudności. O tym już trochę mówiłam, czyli na początku farby, kredki i kartka, natomiast z czasem dodajemy inne elementy. Najpierw może być też ruch, najpierw mogą być takie zajęcia, w których dzieci w ogóle się oswajają ze sobą, zajęcia, w których wykonujemy tylko gesty i bawimy się mimiką. Potem można wprowadzić zajęcia plastyczne, a na sam koniec już w trzecim takim etapie dodatkowe materiały. Ale to jeżeli będą Państwo mieli takie wyczucie i wyczucie pod tytułem słucham swoich dzieci, to na pewno będą Państwo wiedzieli, co i kiedy zmienić i jak stopniować trudność. Arteterapia to refleksja, ale do niej potrzeba czasu. Arteterapia to jest proces. To jest bardzo często działanie na poziomie podświadomym, nawet u maluszków. Proszę pamiętajcie o tym i bądźcie gotowi na efekty, ale za jakiś czas. Po każdym zadaniu zrób wystawę. To co mówiłam, z tego co dziś powstało, jeśli powstały prace stałe. Trwałe, przepraszam. Natomiast jeżeli nie ma takich prac, bo tak jak mówiłam, był tylko proces, to też nic nie szkodzi. Ale jeżeli uda Wam się zrobić kilka zdjęć, które można potem obejrzeć, które można pokazać rodzicom, to bardzo mocno do tego zachęcam. I zachęcam, nie nalegam. To jest też taka kolejna dewiza, że zachęcamy, pokazujemy. Jeżeli widzimy, że w dzieciach jest opór, to najpiękniejszą sytuacją dla nich jest to i najłatwiejszą i najbardziej bezpieczną, gdy zobaczą swoją panią, swojego pana, swojego prowadzącego, który zaczyna coś tworzyć, który jako pierwszy przepraszam, który jako pierwszy bierze pędzel do ręki i tworzy. Zachęcamy, nie nalegamy. Pytania i odpowiedzi. Mam nadzieję, że chociaż odrobinę przybliżyłam Państwu temat arteterapii. To jest taki temat rzeka i myślę, że jest mnóstwo zajęć, które można prowadzić pod hasłem arteterapia. Natomiast w tej godzinie chciałam Państwu pokazać trochę podstawy i to, co jest istotne, na co warto zwrócić uwagę. I teraz bym chciała zobaczyć Państwa pytania. Zobaczyć, o co Państwo pytali, co Państwo pisali i już czytam. Pytanie o znalezienie terenu. Dlaczego odradza Pani własną salę? Zgodnie z myślą budowania poczucia bezpieczeństwa, wydaje mi się, że nowe miejsce może rozpraszać i nie dawać poczucia bezpieczeństwa, szczególnie u młodszych dzieci. Proszę o rozszerzenie swojej myśli. No właśnie. I to jest tak, że jak Pani usłyszała o tym, że ma się wyprowadzić do innej sali, to wyobraziła sobie, co mogą poczuć dzieci. Pani, która to napisała, absolutnie by tego nie zrobiła. I to jest w porządku. To jest w porządku, ponieważ zadbała Pani o taką myśl, że dzieci zgodnie z taką dewizą poczucia bezpieczeństwa i ciągle tej samej sali mogą przebywać na zajęciach arteterapeutycznych w tej samej sali. I to jest w porządku.
Ja bardzo często przygotowuję dzieci do wyjścia z ich sali. Czyli najpierw opowiadam, że będą to zajęcia w innej sali. Najpierw często jest tak, że idziemy zobaczyć tą salę. Dopiero parę dni później odbywają się zajęcia. Czyli dbam o to, żeby dzieci poczuły się bezpiecznie w innej sali. Ja myśląc o innej sali, myślę tylko i wyłącznie o takiej praktycznej części, czyli możliwości wcześniejszego przygotowania zajęć, które sobie ustaliłam. Ale jeżeli uznają Państwo, że Wasza sala jest najlepsza do takich zajęć albo nie ma możliwości wyjścia do innej sali, to wszystko jest w porządku. To zostańcie tam, gdzie dzieci czują się bezpiecznie. A jeżeli macie pomysł, żeby się przenieść w inne miejsce, to zadbajcie też o bezpieczeństwo i przygotowanie dzieci do tego, żeby czuły się bezpiecznie. Czy arteterapia w przedszkolu może prowadzić każdy nauczyciel? Jeśli nie, to jak można uzyskać takie kwalifikacje? Myślę, że zajęcia z elementami arteterapii może prowadzić każdy. Natomiast ja bardzo zachęcam do tego, żeby się w pełni wykształcić. Ja osobiście kończyłam studia podyplomowe w Katowicach pod okiem pana Karolaka i myślę, że one były bardzo, bardzo fachowe, bardzo, bardzo dającą mi taką rzetelną wiedzę. Myślę, że nie ma określonego zawodu, który i określonych wytycznych, które pozwalają stosować zawód arteterapeuty. Natomiast zachęcam do tego, żeby podejść do tego jak najbardziej fachowo. Fachowo, czyli z dużą wiedzą i zachęcam zresztą do tych studiów, ponieważ one są twórcze i są bardzo, bardzo arteterapeutyczne również dla uczestników studiów. Super, dziękuję Pani pięknie, dziękuję, super podsumowanie. O, jeszcze mam kolejną rzecz. Czy po takich zajęciach w projekcie trzeba mieć jakieś konkretne obserwacje i wnioski? A może pewnych efektów nie jesteśmy w stanie dostrzec i będą kiełkować w dzieciach? Dokładnie tak jest. To jest tak, że ja bym nie zakładała efektów. Może być tak, że uczestnik arteterapii, taka nasza przykładowa Kasia, która nigdy nie umiała pokazywać złości, nagle poprzez zajęcia arteterapeutyczne nauczy się, że ta emocja jest w porządku i że ona umie ją kiełznać. Natomiast kiedy to nastąpi, nigdy nie możemy przewidzieć i ja zachęcam do takiego cierpliwego poczekania i zobaczenia, co się stanie, jeżeli dzieci będą systematycznie uczestniczyć w arteterapii. To chyba tyle, jeśli chodzi o pytania. Tutaj jeszcze mają Państwo bibliografię. Tutaj jest pan Karolak, o którym już trochę mówiłam. Konieczna, Rudowski, arteterapia. Przygotowałam kilka lektur i do nich zachęcam. Trochę też powracając do tego pytania, czy można stosować arteterapię. Jeżeli się dużo wie i się praktykuje z taką ostrożnością i uwagą, to nic złego z tego nie będzie. Natomiast proszę pamiętać, że arteterapia jest działaniem terapeutycznym. Arteterapia w przedszkolu to przede wszystkim oswajanie dzieci z nazywaniem uczuć, ekspresją uczuć oraz oswajanie z materiałem plastycznym. To dobry początek, aby nauczyć dzieci w ten sposób wyrażać siebie. I do takiego myślenia o arteterapii i o definicji arteterapii zachęcam.
Proszę pamiętać, że Państwo mogą dać dzieciom taki dobry plecak, taki plecak, z którego będą korzystać potem przez całe życie. Mogą Państwo zapewnić im takie poczucie, że mogą być twórczy, że mogą być twórcą, że mogą wyrażać swoje emocje w dobry sposób, w taki, który jest dla nich dobry. Nie ma co gadać, trzeba działać. Tak więc bardzo mocno zachęcam do tego, żeby działać, sprawdzać wszystko to, co powiedziałam w praktyce. I bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za spotkanie. Pamiętajcie, że jeżeli tylko i wyłącznie potrzebujecie zaświadczeń, to pamiętajcie, że tam są też materiały. Materiały, które przygotowałam dla Was, dołożyłam tam kilka rzeczy, które pozwolą Wam na jeszcze większe rozszerzenie swojej wiedzy, a to wszystko na www.famiga.pl. Bardzo dziękuję za spotkanie. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Dziękuję i żegnam z Wami się serdecznie. Do zobaczenia.